będzie komisja integracyjna. Można powiedzieć, że ta czwórka młodych radnych z klubu Zielona Razem ma tempo. Wczoraj trójka z nich ślubowała, dziś zwołują pierwszą konferencję prasową. Ślubowanie musi złożyć jeszcze Zbigniew Binek. Wiecie, no to jest jakaś układanka polityczna. Przewodniczący klubu Filip Gryko na początek wyjaśnia, skąd wzięła się nazwa Zielona Razem. To banalnie proste. W szeregach komitetu Janusza Kubickiego znalazła się trójka radnych z klubu Zielona 2020. Kandydaci w kampanii wyborczej posługiwali się hasłem Zielona Góra Razem. Stanęło na Zielona Razem. Będziemy starali się zajmować sprawami mieszkańców, głównie ulic, nie wiem, dróg, miejsc postojowych, placów zabaw, czymś, co ludzi bezpośrednio dotyczy, a nie górnolotną polityką, która gdzieś tam w Warszawie jest daleko od nas i nie chcemy jej tutaj na miejscu. Nie będziemy uprawiać polityki. To główne przesłanie tego spotkania. Chcemy godnie reprezentować mieszkańców. W tym celu radni uruchamiają skrzynkę kontaktową. Pod adresem zielona.razem@gmail.com można zgłaszać radnym swoje problemy. Oczywiście te, których rozwiązanie leży w kompetencjach rady. Działaliśmy i działamy w danym obszarze. Świeżo upieczeni radni wskazywali też, w których komisjach działających przy ratuszu chcieliby pracować. I tak Filip Gryko w Komisji Rozwoju. To jest czymś, czym się zajmuję naturalnie, czyli budownictwo mieszkaniowe, plany miejscowe. To mnie interesuje najbardziej. Grzegorz Kryniewicz, znany społecznik, chce pracować blisko ludzi. Organizacje pozarządowe, sprawy społeczne, osoby starsze, kultura, sport, więc te zakresy cały nasz klub bardzo mocno interesują. Wszystko wskazuje na to, że Tomasz Sroczyński zostanie wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Chyba nagroda też za najlepszy wynik w trzecim okręgu. Myślę, ukłon w stronę wyborców, bo to oni zadecydowali i myślę, że ta kandydatura wzięła się właśnie z tego, że dostałem najwięcej głosów. Zielona Razem chce też powołać specjalny komitet, który zajmie się uporządkowaniem miejskiej zieleni.